stoi od tych ślepych chujów gęsiej skórki. Upewnijmy się, że reszta budynku jest czysta. A potem stąd spierdalamy. No i to rozumiem. Dina, pomożesz? Idę. Zrobię ci prezent. Chętnie go przyjmę. Eli. Masz. Dzięki. Uważaj z tym. Spoko, loko. To jeszcze nie koniec. Któryś się rusza? Nie. Wiesz co? Jesteśmy niezłe. No. Chłopaki nie uwierzą, ile załatwiłyśmy. Okej. Chodźmy do kolejnego punktu i odpocznijmy. Zasłużyłyśmy. No. Widzisz jakieś wyjście? Nic z tego. Mam lepszy pomysł. Po prostu wypchniesz mnie przez dziurę w dachu. Jasne. No już.
Może ja to zrobię. Dam radę. Jak myślisz? Może uda ci się dosięgnąć tej belki. No jasne. Okej, wystarczy. No to wchodzę. Jak tu wejdziesz, to uważaj! Nieźle wieje! Dalej. Wiem. Jedź dalej.
boku! Chodź! Henry! Dokąd jedziemy? Zaufaj! Przejeżdżałam obok. Nie byłam w środku. No dobra, rozejrzyjmy się lepiej. Chyba nikogo tu dawno nie było. Muszę zobaczyć, co tam jest. A co my tu mamy? Cała ta elektronika. To musiało być Eugenia. Na pewno? No jasne, nikt inny nie bawiłby się takimi bzdetami. Ale po co to przede mną chował? No dom Eugenia. Był świetlikiem? Służył Stomin. Nie wiedziałam. No. Odwalali różne chore akcje. Na przykład? Mówił, że wysadził posterunek w denwerskiej strefie. Zginęło 3 żołnierzy i 2 cywili. Jezu. Mówił też, że razem z Tomim torturowali jakąś szychę z Fedra. Nie wiem, jakoś nie widzę Tomiego w takiej roli. Zdziwiłabyś się. Jak to? On i Joel robili różne rzeczy, żeby przetrwać. Boże, to Tommy i Eugene. Światła, grzejniki. Musi być tu gdzieś jakiś agregat. Ej, mam agregat. Się ulepszyć broń. Jest okej. Dobra robota.
No, cześć. Eli, patrz na podłogę. Tu jest sporo rzeczy. Widzisz jakieś zejście? Nie tutaj. No chodź. Co on tam ma? To na pewno pokój do seksu. Dlatego ci o nim nie powiedział. Ucieszyłabym się, gdyby to był pokój do seksu. Był taki samotny. O mój Boże. To ona zielska. To ona zwiędłego zielska. Maria dostałaby korby, gdyby to zobaczyła. Jak on to w ogóle ogarnął? Musiało zająć wieki. Szkoda, że mi o tym nie powiedział. Pomogłabym mu. Dina. To fajka z maski gazowej. Rety był taki mądry. O, nieźle. Nada się jeszcze? A zielsko się psuje? Dowiemy się. Jak tam pomóc? Nie, dam radę. Kurwa. Daj mi to. No tak, bo ty sobie poradzisz. To... ta. O, pieprzyć to. Do reszty cię pojebało? Otworzyłam czy nie? Pachnie dobrze. Znaczy... spędzimy tu trochę czasu, nie? Jesteśmy uziemione. Mogę cię o coś spytać? Nie wiem, możesz? W skali od 1 do 10. Gdzie 1 to totalny syf? A 10 rozwala ci mózg. Jak oceniasz nasz wczorajszy pocałunek? Czemu wciąż o tym rozmawiamy? Mówiłaś, że to błąd. Tak powiedziałam? Co robisz? Chciałam, żebyś oceniła pocałunek. Nie wiem. Ja dałabym 6. 6?
Wow, no. Solidna szóstka. Okej. Okay. Było tam sporo ludzi. Tak, ale 6. Hmm. Tak. Co? Naprawdę chcę wiedzieć, jak go oceniasz. Nie sądzę. Jesteś niemożliwa. A ty to niby co? Mam ochotę wyjść z powrotem na te śnieżyce. Nikt cię nie powstrzymuje. Oby ten był lepszy niż 6. Thank you.
Nie mam lepszego pomysłu. Ej, masz broń? No. Musimy wszystkich ostrzec i wrócić z ekipą. Drzwi!
szybko! Uwalnie! Kieruj się do drzwi! Tędy ruchy! Hej, jestem Tommy, a to Joel. A ty jesteś? Abby. Abby, trzymasz się? Tak. To nie wytrzyma. Musimy wracać. Przecież nie dojedziemy aż do czasu. Musimy się zabarykadować. Tommy, nie możemy tu zostać! Oni nie dadzą rady tak daleko. No, mam przyjaciół. Są w posiadłości na północ stąd. Jest ogrodzona. Cały teren pod kontrolą. Posiadłość Wolfin. Może się udać. Dobra. Otworzę drzwi. A ta? Miałam 12 lat i znalazłam deskorolkę. O-o. Więc próbowałam na nią wejść. A ona uciekła mi spod nóg. Chwila, to skąd ta blizna? Nadziałam się na nóż. Okej. Oparzenie. To moja sprawka. Jak to? Chciałam zagryźć bliznę. Po ugryzieniu. Gdy miałam 14 lat, ugryzł mnie zarażony i wiesz, najwyraźniej jestem odporna, więc zrobiła mi się pojebana blizna w kształcie zębów i pęcherzy i... Au! Pierdol się! Co? Ej! Opowiedziałam ci prawdziwą historię. Moja też była prawdziwa. Mam cię ugryźć? Co? Słyszałaś? Jessie? Zostań tam, dobra? Możesz tam zaczekać? Co ty, odwróć się, co ty wyprawiasz? Jaja sobie robisz? Powinnaś być na patrolu. Jasne, w taką śnieżycę? To zioło? Co tu robisz? Ludzie na ciebie liczą, rozumiesz? Wiele od nas zależy. To czemu ty nie stoisz na warcie, co? Bo Tommy i Joel się nie pojawili. Jak to? Godzinę na nich czekaliśmy. Szukałem ich koni, gdy zobaczyłem światła. Może wrócili prosto do miasta? Bez zastępstwa? Nie ma opcji. Jaką część ich obszaru sprawdziłeś? Nie wiem jaką. Rozdzielmy się. Ruszymy z różnych stron. Ogarniemy cały teren w parę godzin. Nie możesz jechać sama. Kto wie, na co trafimy? Właśnie, a jeśli potrzebują pomocy? Okej, pojadę na zachód. Dina weźmie południe, a ty wschód. Ale bądźcie ostrożne, co? Tak.
trzymacie? Dobrze. Dzięki. Ta. Możemy pogadać? Chcesz zdjąć te siodła? Nie, nie ma potrzeby. Przeczekamy tylko burzę i biegniemy. Macie tu jakieś szczotki albo ręczniki? Miałaś ogromne szczęście. Żebyś wiedział. A, macie tu prąd. Gdzie ty kurwa byłaś? Z panelą słonecznym na dachu. Kim są ci ludzie? Długo tu jesteście? Od wczoraj? Wczoraj. Tak. Co tu właściwie robicie? Jesteśmy przejazdem. Mieszkacie w pobliżu? Owszem, kilka godzin stąd. Może powinniście pojechać z nami, uzupełnić zapasy. Dzięki. Jestem Mel. Tommy. A to mój brat. Joel. Mam wrażenie, że o nas słyszeliście. Bo słyszeli. Jak? Zemdlał. Dać go pod ścianę. Tommy! Puśćcie mnie! Puśćcie! Puta madre! Joel Miller. Kim jesteś? Zgadnij. Po prostu sprzedaj mi już tę swoją gadkę i to skończmy. Załóż mu opaskę. Szybko! Nie ruszaj się, kurwo. Ja pierdolę! Drogi! Ty durny staruchu. Nie poganiaj mnie.